Joanna Brodzik, aktorka teatralna, filmowa, serialowa, ale także od pewnego czasu, można tak chyba powiedzieć, pisarka. No wiesz, biorąc pod uwagę, że trzeci rok na rynku jest moja debiutancka książka, która sprzedała się w całym nakładzie i właśnie jeżdżę na spotkania autorskie z dodrukiem, no to chyba tak, no to nieskromnie powiem, że w wieku 50 lat z sukcesem zadebiutowałam, tak. Skąd to się wzięło? Jak to jest, że aktor i to spełniony, bo sukcesami rozpoznawalny, a o to w tym zawodzie też w dużej mierze chodzi, zaczyna pisać książki? Ja mam za sobą ponad 20-letnie doświadczenie właściwie bez przerwy pisania felietonów, więc ta umiejętność dyscyplinowania się, żeby raz w miesiącu napisać jakąś krótką formę, gdzieś tam we mnie była. Niemniej ta książka nie powstałaby, gdyby nie pandemia. I ta książka oraz ta cała przygoda, która zupełnie niespodziewanie zastała mnie w życiu w momencie, w którym mniej gram, bo jestem pomiędzy gdzieś tam dziewczyną a kobietą, pomiędzy mamą a babcią i jest to taki moment w życiu aktorek w wielu przypadkach mocno frustrujący. Dla mnie zupełnie nie, bo wyrosła mi noga stołowa. Napisanie tej książki jest dowodem na to, że z nawet najtrudniejszego czasu może wyniknąć coś, co może stać się dla ciebie nowym otwarciem, bo ja zupełnie nie spodziewałam się tego, kończąc ją, że będę dzisiaj tutaj w Chrzanowie nie tylko z powodu spektaklu, który też zresztą tu grałam, a dlatego, że ludzie chcą posłuchać o smaczliwościach świata i chcę podkreślić, u mami to nie jest książka kucharska, bo nie o to mi chodziło. Ja chciałam stworzyć książkę, której mi na polskim rynku trochę brakowało, czyli taką gawędę kulinarną, która jest zapisem mojej wieloletniej pasji do historii kulinariów i do łączenia historii kulinariów z historią człowieczeństwa najnormalniej w świecie. To gotowanie rzeczywiście było takim sposobem na odreagowanie, na spędzenie wolnego czasu. Zaczęłam gotować w wieku 5 lat i podczas premiery Dorota Wellman powiedziała, że to iście przemoc domowa, która zupełnie przemocą nie była. Tak się złożyło, że wychowywana przez babcię doświadczałam także tych słabszych momentów, kiedy nie mogła być heroską i radzić sobie ze wszystkim. I to był taki moment, kiedy ona unieruchomiona z powodu ataku korzonków poprosiła mnie, żebym włożyła kurczaka do prodiża, który po prostu przyniosłam w pobliżu jej łóżka. I zapisałam to w książce. Pamiętam ten moment, gdzie taka mieszanka lęku, czy sobie poradzę, no i tego nagiego, gołego, dziwnego, martwego ptaka, dla mnie ogromnego, bo ja byłam malutka, ten moment, w którym zaczęła parować szybka i dotarło do mnie, że to, co zrobiłam, zaczyna pachnieć i zmienia się z tego martwego w coś żywego, czymś, w coś, czym będzie można się i innych nakarmić, to był moment, w którym zakochałam się w gotowaniu, a właściwie w tym cudzie, jakim jest przygotowywanie posiłków dla siebie i dla bliskich. Każdy ma w życiu takie motywy przewodnie, tak jak w filmie Woody'ego Allena, gdzie tutaj muzyka była tym przewodnikiem. Tak często dla wielu ludzi właśnie te spotkania przy kuchennym stole. Czy u pani podobnie? Kuchnia jest miejscem magicznym, a stół zawsze był najważniejszym meblem i najpierw był stołem, a potem stał się ołtarzem. Stół jest takim miejscem, które może ludzi najpiękniej połączyć, bo niekoniecznie musi być okrągły. Niemniej ja jestem ogromnie szczęśliwa, mogąc już tych 10 razy rozmawiać, a za chwileczkę będę miała tę możliwość tutaj u was w Chrzanowie, rozmawiać z innymi o ich doświadczeniu, jakie łączy się ze stołem, a nie ma też co ukrywać, kuchnia nawet jeżeli jest najmniejsza i najbardziej zagracona, to jest miejsce, w którym odbywają się najważniejsze rozmowy, gdzie padają najczęściej najbardziej istotne słowa. Wnoszę, że nie jest to książka tylko dla tych, którzy kuchnię kochają, ale dla tych, którzy lubią podróżować, lubią poznawać nowe. Tak, ta książka jest zapisem, właściwie tylko pozornie jest książką traktującą o różnych aspektach kulinariów. Ta książka jest o miłości do ludzi i do świata.